Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku i tak naprawdę bardzo, bardzo długo czekałem ja sam i myślę, że czekało też sporo osób na ten odcinek, ponieważ dokładnie od 17 grudnia nie klikaliśmy tutaj w ogóle lochów. Mówiłem wam o tym już wielokrotnie, może przypomnę dlaczego tak było. Strasznie tutaj od 300 bodajże 90 tam jakiegoś 4, 5 poziomu przyraszowaliśmy lochy i tak dalej, żeby wbić na tym serwerze jako pierwsi poziom 4. Jako pierwszy wojownik. No i myślę, że wtedy sporo expa straciliśmy, bo jednak, no jak wiadomo, od 390 tam trzeciego levela z każdym levelem tego expa dostajemy mniej za wszystko. No a my to tak przyraszowaliśmy, więc stwierdziłem, że zrobię na tym wojowniku wyjątek, że zamiast przejść na golda od levela 400 po prostu, to jeszcze polecę sobie te 20 leveli na expa, czyli wbiję ten 420, wtedy przejdę na golda, ale w momencie, gdy był ten level 400, to stwierdziłem, że też nie będę w ogóle klikał lochów, dlatego żeby samą awką ten level wbijać, samymi tam codziennymi czynnościami, czyli tam areną i tak dalej, żeby po prostu dostawać tą czystą awkę, nic nie przyspieszać, żeby na spokojnie sobie zbierać, może delikatnie tego expa odrobić, nie wiem czy to faktycznie tak zadziałało, ale no liczę, że tak. No i teraz wreszcie po tych tak naprawdę, ile tu minęło, styczeń, luty, marzec, no po ponad 3 miesiącach z tego co widzę, plus minus, jesteśmy już na tym wojowniku, wbiliśmy ten prawie 420 level, jak widzicie brakuje nam 20 milionów expa, no ja już dzisiaj zrobiłem awkę, zrobiłem arenę, zrobiłem dosłownie wszystko co mogłem zrobić, aby właśnie ten 420 poziom dobić, także myślę, że na szybko sobie machniemy jedno tornadko i po prostu ten 420 level będziemy mieli, będziemy sobie poklikamy lochy po prostu po tych, tak jak mówię, no kilku miesiącach bez klikania tych lochów i już od jutra będę tutaj robił misję na golda. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem też kiedy ten odcinek wejdzie, więc nagrałem go troszeczkę na zapas, no ale to trudno. I chyba tyle, więc na wstępie troszkę się rozgadałem, ale myślę, że wytłumaczyłem o co chodzi. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli taki odcinek wam się podoba. Taki można powiedzieć troszkę eksperymentalny. No a my lecimy. Mamy tu itemki jak widzicie po 2,5 miliona. Jeżeli będzie trzeba to je sprzedamy. Tu mamy jakieś epiki odłożone, ale troszeczkę miejsca też mamy w razie czego. Ale najpierw sobie zaczniemy od zwykłych lochów. Żeby po prostu porobić, bo wiadomo, że zwykłe lochy dadzą 300 milionów i jakby nie zajmą slota może wcale, a może jakiś epik wyleci, no a na samym końcu sobie zrobimy tornado. Oczywiście nie będziemy tutaj tego, najpierw sobie po prostu wbijemy ten 420 level, żeby już, że tak powiem, stało się to faktem, więc dobra, wbiliśmy, tu w ogóle za pierwszym nie pokonaliśmy tego tornado, no ale trudno, no jesteśmy wojownikiem, pamiętamy, że ten wojownik to nie jest wcale jakaś tam fajna bestia do lochów, jakaś tam mocna faktycznie, no ale co mogę powiedzieć, no na pewno po takim czasie te lochy będą szybko padać. Dobra, 420 level wbity, mamy też trochę golda tutaj, a jeżeli chodzi o moje statystyki, no to jak sami widzicie, dobijam już praktycznie 12 tysięcy siły w podstawie, więc będziemy sobie teraz przechodzić na HP już niedługo i tego HP będę chciał dobić, jak będę miał 12 tysięcy siły, to będę chciał dobić 9 tysięcy HP w podstawie. Zauważam, że tego HP mi troszkę brakuje, jako że gram tym wojownikiem, więc no teraz już wypadałoby w końcu za to HP się wziąć, więc będziemy to robić. Podobna będzie schemat rozwoju jakby tego wojownika, będzie podobny do tego paladyna mojego. No i dobra, i tak to wygląda, więc może na początek lecimy sobie tutaj z Hemoridorem. No dokładnie, dosłownie trzy grzybki padł. Może wiecie co, my to będziemy zapisywać i jak już skończymy strefę światła, to dopiero wtedy, tutaj paszcza Taurona, to dopiero wtedy, w ogóle jest dźwięk z gry, jest dobra, to dopiero wtedy sobie będziemy... O, zobaczcie, no i Hemoridor zamknięty. Także tak jak mówię, dopiero wtedy sobie będziemy oglądać te walki, bo teraz będzie to padać dość szybko. Tutaj mamy Posejdona, który padł za jednego grzyba, także no sami widzicie jak to wszystko idzie. Odnośnie porównania naszego morza, tak w ogóle wygląda topka, bo już dawno nie było filmu z W40, może was to ciekawić. Odnośnie naszego porównania z Pikachu, który dzisiaj widzę, że też poklikał lochy i wbił tam ten 420. Pikachu, liczyłem to i bodajże 3,5 levela z samych lochów ma nad nami przewagi, bo kiedyś tam pisał na czacie lochy i to sobie obliczyłem, także no sami możecie sobie pomyśleć, że my nie klikając lochów od kilku miesięcy byliśmy levelem praktycznie tak na równi z nim, nawet lekko do przodu, on dzisiaj widzę, że coś poklikał, bo ma ten 420, a mu sporo brakowało, no ale jak my te lochy się zrównamy z nim, no to będziemy, zobaczcie, te nawet 3 levele mi się wydaje, czy nawet więcej do przodu, także no tak to po prostu wygląda. Dobra, czekajcie, czy my wszystko tu pozapisywaliśmy? Tak, chyba na razie tylko 3 lochy.
zrobiliśmy. Lecimy dalej. Mamy Hadesa. No i czy ten Hades będzie do ubicia przez nas? Czy to jeszcze nie jest, że tak powiem, dla nas? No to jest zwiadowca. No tu jakieś takie bliższe próby można powiedzieć, że są. Tylko czy my go jesteśmy w stanie ubić? No powiedzmy, że troszkę na niego grzybów wydamy, jeżeli nie padnie. Tam było 80 milionów. Jeżeli nie padnie, to polecimy dalej, bo są zdecydowanie prostsze lochy, które my na tym wojowniku jesteśmy w stanie ubić, niż tutaj się męczyć enterem z czymś. No a ten Hades, wiadomo, nie jest to wcale takie proste. Nie pamiętam. Szkoda, że nie zapisałem sobie gdzieś z boku tutaj, jakie lochy ma ten Pikachu, bo byśmy mniej więcej dążyli do takich samych, no ale wiadomo, no nie pomyślałem w ogóle o tym, ale on chyba tego Hadesa ma pokonanego. No zresztą Pikachu ma strasznie mocne gemy. On ma bodajże kopalnię w tym momencie chyba 50+, gdzie nam się buduje 35, także no na tych gemach na pewno tych statystyk bardzo, bardzo dużo zyskuje, ale cieszę się, no bo gemy prędzej czy później my też bijemy takie same, więc to jakby w tym momencie mu to daje przewagę, jeżeli chodzi o na przykład jakieś tam PvP, no ale jeżeli chodzi o typowo... można powiedzieć o jakieś tam lochy, czy w sensie inaczej, jeżeli chodzi typowo o podstawy, no to i tak za wiele mu to nie daje po prostu, bo jak się zrównamy gemami, no to i będziemy mieć takie same statystyki, więc można powiedzieć, że to mnie cieszy. No i fajnie, bo powiem wam, że ten wojownik już będzie miał niedługo rok w maju, czyli za no troszkę ponad miesiąc. No i fajnie, że widać taki, można powiedzieć, rozwój z głową i tak dalej, że to zaczyna procentować, że tutaj ładnie tych wojowników, można powiedzieć, omijamy powolutku. Także cieszy mnie to, nie? Dobra, mamy 3600 grzybów, góry Olimp na razie nie ruszamy, nordyckich bogów, to myślę, że powinniśmy pokonać dość szybko i już po prostu zamknąć w tym momencie. Możemy tu poklikać, no że nie będziemy tak po jednym grzybku dokładnie, poleciały nam jakieś buty. Już w ogóle chyba od niedzieli dropią itemki wielkanocne tak swoją drogą. Tu mamy jakąś tarczę prawie zadyszkę, to do kociołka. Buty mamy zadyszkę, zostawimy. Tu mamy coś za piątkę, może na razie być. W sumie też przed legendarnym lochem fajnie, że podbije te kilka leveli, dlatego że po prostu będziemy w stanie dostać jakieś tam, wiadomo, no lepszą średnią zbroi i tak dalej, lepsze itemki po prostu legendarne, jak ten legendarny loch się pojawi, bo ja to nagrywam chwilkę przed tym legendarnym lochem, jakby ktoś tam był ciekawy. No i dobra, i mamy teraz tego artystę dawniej znanego jako Andres, no on tutaj to jest zwiadowca, więc on tych uników będzie robił, no ale dokładnie też za wiele ich nie porobił i pokonany. Wbiliśmy 421 level, też tak coś topornie widzę, że to chodzi, bo nawet się nie pojawiło nic ani nic, nazwijmy to, ale dobra, mniejsza z tym, także kolejny pokonany, znowu jakiś itemek za dyszkę, znowu będzie można go oddać do tej naszej wiedźmy. I tutaj mamy tego Marwa, to jest mag i on nas one-shotuje i chyba w tym momencie my nie jesteśmy w stanie go tutaj one-shotować. Tak mi się wydaje. Może jak się przebierzemy w legendarne itemki, no na pewno jakbyśmy tutaj już przeszli na HP, to może jednego hita od niego byśmy ustali, a wtedy dwa krytyki, wiadomo, że on byłby do ubicia, no ale w tym momencie chyba jednak nie jest on do zrobienia, więc w tym momencie będziemy się tutaj musieli wstrzymać. No i dobra, i mamy tego Hadesa, czyli tego naszego zwiadowcę. Zobaczymy, troszkę go tutaj jeszcze poklikamy, żeby już tą strefę światła mieć z głowy i lecieć sobie dalej. No bo tak mi się wydaje, że on padnie. No zobaczcie, tam było 50 milionów, no to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydać, no ale góra Olimp to jest bardzo ciężki loch. W tym momencie osoby, które są w topce światowej, jeszcze nie zamknęły oczywiście strefy mroku, bo strefę światła no to tam prędzej czy później wszyscy zamkną, no ale to jest w tym momencie najtrudniejszy loch, jaki w ogóle w Shakesie istnieje. Także nawet tą strefę światła wcale, zwłaszcza jako wojownik, nie jest wcale tak łatwo nam zamknąć. 10 na pewno nie zrobimy, bo to jest też mag, więc generalnie temat jest podobny z tym magiem z tego piętra 13, no ale tutaj Hades, myślę, że on pęknie, tylko kurde, nie wiadomo po ilu próbach. Dobra, powiedzmy, że do 3400, jak nam się go nie uda pokonać, to sobie pójdziemy do strefy mroku, może sobie poprzeglądamy te wszystkie walki i jeszcze tutaj do niego na sam koniec wrócimy, jak może jeszcze wbijemy z jeden level czy coś takiego, no zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj mamy ok, 370 milionów, no te próby generalnie tak koło połowy przeważnie, tam była jakaś bliska, no są te bliskie, myślę, że jakby nam faktycznie jakaś taka z fartem, że tak powiem, się trafiła, no to wtedy byśmy go faktycznie pokonali.
No ale w tym momencie jest to dość trudne. Chociaż broń wymieniałem na ostatnim weekendzie epickim, więc broni tutaj lepszej wcale nie mogę dostać. Zobaczcie, nawet pierwsze lepsze bronie, minus 4, minus 6. Dobra, to może w tym momencie sobie obejrzymy tą strefę światła, jak to tu wszystko padało. Z tym, no to myślę, że wydaje mi, w sensie no, wiem jak to mniej więcej wyglądało, bo on tutaj jest strasznie papierowy. O, zobaczcie, jakie my tu w ogóle słabe hity. Dobrze, że te bloki powchodziły, ale strasznie słabe hity pod koniec, ani krytyków, ani jakiegoś wyższego rozrzutu. Dobra, teraz mamy Surtra. Surt to jest Berserk. To są... Te walki mogą trochę trwać w sumie, jakby nie było, ale tutaj myślę, że jak się rozpędzimy jakimiś mocnymi krytami, to szybciej go zmieciemy, no ale obejrzymy, nie? Obejrzymy, ten odcinek może będzie troszkę dłuższy czy coś, mamy 10 minutę, no ale myślę, że warto, bo faktycznie się tutaj dzieje. No zwłaszcza tutaj z wojownikami, myślę, że walki będą długie. No ale co zrobić, tak to po prostu wygląda. Dobra, 52 miliony krytyki, 91 na koniec. Ja chyba sprawdzałem na początku odcinka, ale sprawdzę jeszcze raz. Wszystko jest zaczarowane. Dobra, mamy tego Surtra. Teraz sobie możemy obejrzeć Posejdona. Posejdon to jest też zwiadowca. No i tutaj, no tak jak mówię, no jego już od kilku miesięcy mieliśmy, więc raczej nic dziwnego, że został pokonany. Bardzo nam tutaj malutko bije. No a my jak tutaj jakieś krytyki, tu widzimy, że te bloczki jeszcze wchodzą. On w ogóle nie unika, o teraz jakiś unik z tego co widzę, ale generalnie bardzo, bardzo malutko unika. Więc ta walka jakaś tam można powiedzieć, że szczęśliwa. Chociaż chyba też troszkę musieliśmy chwileczkę, ale musieliśmy go jednak poklikać. Więc no sami widzicie, że tutaj ci przeciwnicy 220 tysięcy wytrzymałości, to wcale nie jest takie proste do pokonania. Tutaj jeszcze dużo bloków z naszej strony, 90 milionów krytyk, 115, prawie 116 milionów krytyk, no i pokonany. Dobra, mamy teraz Necromancera. Necromancer to jest bodajże wojownik, dokładnie. Więc ta walka będzie troszkę trwała, tak mi się wydaje, chyba że tutaj no jak widzimy jakieś kryty potężne buły, jak na to, że walczymy z wojownikiem po 20 milionów, 27,5, 31, 45, no bardzo, bardzo duże, także tutaj 10 milionów, tutaj jakiś blok, prawie 50 milionów, no bardzo, 69, no właśnie, no to w sumie nie takie długie walki z tymi wojownikami, dlatego że no sami widzicie jak te bomby tutaj spadają w niego. No i ostatni przeciwnik, też wojownik, swoją drogą paszcza Taurona, którego pokonaliśmy dzisiaj na odcinku jako pierwszego. Też jak sami widzicie, no walka musiała być bardzo, bardzo podobna. Dobra, więc tak, no tutaj coś zablokowane. Tutaj 32 miliony, 53, prawie 54, 59, prawie 60. Także no sami widzicie jak to wygląda. No mimo że HP ma bardzo dużo, no to jednak, no nawet siły ma mniej, nie? To bazuje na tym, że to są takie typowe czołgi, ale no bić to one za dużo nie biją. Dobra, i tak naprawdę tyle. Tu mam jeszcze portal do piekieł, coś zapisanego widzę, który mi padł. Aha, to chyba, to było w ogóle dzień po tym jak wbiliśmy 400 level, to tutaj zamknąłem ten portal do piekieł. Zresztą widzieliście, że tam była data 18 grudzień, to też zamknięcie portalu nam się udało. Także git, dobra, tu jakaś walka na arenie, to nieważne. Okej, myślę, że możemy lecieć dalej. Góra Olimp, no to tak jak mówię, wrócimy sobie do niej. No i co? Mamy jakieś tornadko, to może później, może zaczniemy od tego Hemoridoru. Pokonaj nordyckich bogów. Aha, osiągnięcie nam dopiero teraz wleciało. Mamy bossa orku w tym Hemoridorze. No myślę, że jego też jesteśmy w stanie tutaj pęknąć. To jest wojownik, no ale mówię, no to jest dopiero 6 przeciwnik na 20, także to raczej jest dość proste. No ale okej, no zobaczymy. Na pewno tutaj Kunegunda coś musi podziałać. No strefa mroku to już nie będzie coś tak proste jak strefa światła, tak mi się wydaje. Ale i tak chyba jesteśmy... O dobra, pokonany, zobaczcie, tylko nam się zbugowało, nawet nam się nie pokazało. Mamy jakąś broń na wszystkie cechy, plus 6, no ale to nas nie interesuje, bo jest po prostu na wszystkie cechy. Szkoda, że się zbugowało, bo przez to nie będziemy mogli... Tu jest ten Ślimun z Tornada, nie będziemy mogli sobie obejrzeć walki. No ale to nic, lecimy dalej, mamy Bezoga. Bezog to jest zwiadowca. No i czy my tego Bezoga też jesteśmy w stanie pokonać? Nie mam pojęcia, mam w ogóle tragiczne włosy. To już mówię chyba drugi raz. Na jakimś tam poprzednim odcinku też o tym mówiłem.
Ale mi się tragicznie układają, jak tak jeszcze z boku patrzę. No ale dobra, nieważne. No zobaczymy, czy ten Bezok też uda nam się go pokonać. No są jakieś takie bliższe próby. Widzimy 270 milionów 87, tam jakieś 330, no to wcale nie taka bliska. No ale dobra, wiecie co? Na razie się z nim wstrzymamy. Zobaczymy karuzelę z idolami. Czy my tą karuzelę jesteśmy w stanie kliknąć? Mamy no też jakby zaległości kilkumiesięczne, ale czy ona jest do pokonania? No to jest mag, więc jakby no tutaj jako wojownik to wcale nie będzie takie proste. No i chyba z tego co widzę, faktycznie jeszcze nie jesteśmy w stanie tego pokonać. No zobaczcie, 3 miesiące, a to wcale nie pada tak łatwo, jakby mogło. Góry Olimp to nawet nie ruszamy. Mamy Ara Pedagoga, czyli po prostu tego pajęczarza, który chyba padnie dość szybko. Nie chcę tutaj bardzo spamować enterem, żeby nam znowu nie było tego błędu i sobie żebyśmy mogli zapisać. No ale dobra, no padniesz czy nie padniesz, bardzo dużo bliskich prób, tam nawet było jakieś 5 milionów, no teraz widzę, że same dalsze. Dobra, może troszkę przyspamujemy, okej, padł i udało nam się go, że tak powiem, zatrzymać w poczcie, więc dobra, zobaczymy jak to wygląda. No wojownik troszkę zabrał, Maguś widzę, że Maguś bardzo dużo zabrał. Tu mu w sumie temu Magusiowi za wiele nie bił ten pajęczarz. Okej, Kunegunda nie zrobiła praktycznie nic, co ciekawe. No a my tutaj z tego co widzę sobie już praktycznie pół HP mu sami zbiliśmy, więc go po prostu dobiliśmy, powiedzmy. No 70 milionów, no strasznie te buły jak siądą z naszej strony, to są potężne, nie ma co mówić. 96 milionów, 21, no i mamy 74, dobra, kolejny pokonany, mamy jakieś rękawiczki dla maga, plus 26, no na razie nie będziemy podmieniać, bo nie ma to sensu. I sprawdźmy dalej, mamy jakiegoś maga, czy my tego maga też jesteśmy w stanie pokonać? No ci magowie to raczej są tacy mierni, tacy można powiedzieć papierowi, jeżeli chodzi o tutaj te początki tej szkoły magii. Tam widzieliśmy, że bardzo, bardzo bliska próba była jedna, chyba mu zostało z milion HP, także no malutko. Także zobaczymy co będzie dalej. No już mamy prawie 421 level i pół, także myślę, że ten 422 na luzie dobijemy. Pamiętamy, że jeszcze mamy tornado w ogóle nieruszone, a to tornado faktycznie nam troszkę da. No ale chcę to tornado na spokojnie zostawić na koniec, żeby po prostu sobie no tam ewentualnie dobić jakiś level, żeby tych itemków, wiadomo, że to tornado bardzo szybko nam zapełni cały ekwipunek. Więc no zobaczymy, no ale ten fałszywiusz kurde coś tu nie chce padać, myślałem, że w sumie szybciej padnie. No poklikamy powiedzmy tak ze 100 grzybków na niego, zobaczymy jak to pójdzie. 4 miliony, znowu 15 milionów, milion, co ciekawe, 3 bardzo bliżkie próby, okej, udało się. Lepiej późno niż wcale, mamy coś dla maga plus 5. W sumie to, mamy tu w ogóle jedno miejsce tylko dzisiaj, no ale dobra, to możemy od razu sobie zrobić w ten sposób i możemy od razu rozmontować, bo to i tak nam się nie przyda. I tego fałszywiusza może sobie obejrzymy, dobra, cyk, zapisujemy, pyk, no tutaj wojownik zrobił dużo, Maguś zrobił bardzo dużo swoją drogą, Kunegunda nie za wiele, no i my tutaj pewnie tymi krytami go po prostu zmietliśmy z planszy, no ale zobaczmy, no 33 miliony, 17 milionów, no tu jeszcze bardzo słaby cios z naszej strony, ja bym chciał to jeszcze raz zobaczyć, chciałbym zobaczyć jak tutaj Maguś, pierwszy cios zwykły, 43 miliony, no i 50 prawie 8 milionów, no właśnie, no to ten Maguś swoje potrafi zrobić, ja go miałem jako za takiego najsłabszego, można powiedzieć, pachołka, że tutaj jednak Barbar i Kunegunda to są tacy najmocniejsi powiedzmy, ale ten Maguś też czasem potrafi pokazać klasę, dobra, i mamy Bazyliszkę. Bazyliszka to jest zwiadowca i czy my tą bazyliszkę jesteśmy w stanie pokonać? No kojarzy mi się, że raczej na każdym koncie ona była dość papierowa, jak ją tam pokonywaliśmy, no ale tutaj w sumie nie wiadomo. No już pokonaliśmy dwóch w tej szkole magii, więc też nie ma co, nie wiadomo czego oczekiwać od nich, wszystkich, od tych lochów. No to może w sumie damy sobie na razie spokój. Tej karuzeli nie zrobimy, no ten hemoridor na razie chyba też nie bardzo. Też ja tutaj nie chcę na tym odcinku wydać nie wiadomo ile grzybów, żeby to przeklikiwać. Chcę po prostu pokazać wam jak to fajnie w sobie popada, to co może szybko popadać, nie? To na co tam musimy wydać maksymalnie 100 grzybków, może 150, ale generalnie no widzicie, że większość tutaj pada za dosłownie kilka prób. Głównie w tej strefie świata tak było. Także tutaj też nie chcę wydawać nie wiadomo ile. Dobra, gruboskórny bird znowu za dwa grzyby padł, ale niestety nam się zbugowało i się nie pokazał. Mamy teraz Leandera i czy ten Leander też nam się tutaj w miarę szybko położy? No ile nam tu brakuje? Dokładnie, jeszcze jednego pokonamy za 300 milionów i będziemy mieli 422 level już. Także no piękna, piękna sprawa. 226 milionów, 160. No ten Leander chyba tam jedna była próba bliska, dzięki
której faktycznie możemy sobie pomyśleć, że on może być do zrobienia, no ale to też nie jest wcale takie oczywiste. 15 to jest Mac, więc na 15 to już się na pewno zatrzymamy. Okej, udało się pokonać. No i znowu niestety się zbugowało, zobaczcie, znowu mamy niby Leandera, no a mamy tutaj zupełnie kogoś innego. Mamy coś w ogóle na siłę, zobaczmy, plus 1, no to się nie opłaca i tu mamy na wszystkie cechy coś. No niestety Leandera znowu nam nie zapisało. Strasznie jest to denerwujące, że jak tak się szybciej klika, to te lochy się tak, wiecie, przeskakują, no i niestety wygląda to tak, jak wygląda. Dobra, no i tu mamy jakiegoś maga, mamy tą Hanę, ale chyba tej Hany nie pokonamy. 420 level swoją drogą wbiliśmy. Coś tu widzę, że zlagowało, no ale dobra, nieważne. Także tej Hany chyba nie ma co próbować. Serwer nie odpowiada. Ciekawe, mam w ogóle internet? Mam, to nie wiem. Dzisiaj w ogóle jest dzień, w którym aktualizacje mają chyba wprowadzać, więc może wina jest tego. No ale chyba Hany nie będziemy klikać, chyba sobie lecimy tutaj. No i mamy Hel. Hel to jest mag. Czym ona bije? Zadaje obrażenia ogniem, odporny na ogień. My mamy niestety ogień. Tu ma zimno barbar, tu ma błyskawice, tu ma błyskawice. Dobra, czyli my mamy tylko ogień z tego, co widzę. No ale okej, no może uda się ją pokonać, no bo to no jednak czas robi swoje, nie? No sami widzicie, że to klepanie awki, to wbijanie statystyk i tak dalej i tak mimo wszystko robi swoje, dzięki czemu faktycznie te lochy no padają, więc jeżeli, no to co prawda ja robię trzy paski, no gracze w free to play robią jeden pasek, no ale sami widzicie, że może to padać łatwo, jeżeli sobie jakąś tam przerwę zrobicie. Chociaż no oczywiście gracze free to play tak czy siak lepiej, żeby te lochy klikali co godzinę, no bo wtedy mają jakby szansę, nie? Mają szansę na to, że a nuż się trafi jakaś super szczęśliwa próba i uda się pokonać. Dobra, no Barbar zrobił sporo. Tutaj Maguś też widzę, że dwa krytyki. No widzicie, że to się opiera na tym, żeby oni dali jak najwięcej krytyków. Tu 15 milionów, 18, 20 prawie 3, więc Kunegunda bardzo dużo. No i my tutaj tylko kwestia tego, żeby go dobić. Chociaż i tak, zobaczcie, znowu bardzo, bardzo malutko HP nam zostało. Kolejny jakiś itemek do kolekcji, no i lecimy dalej. Mamy Tora. Tor to jest już wojownik, no i on tutaj już jest, wygląda na bardzo twardego, także nie ma co go klikać. No i okej, tu mamy Królową Matkę, to jest w ogóle Esteros. Królowa Matka to jest zwiadowca, więc wydaje mi się, że też padnie dość szybko. Przynajmniej mam taką nadzieję. No dawaj, dawaj, 45 milionów. No tam próby generalnie co chwilę jakieś bliskie są, tak więc ona powinna paść i mam nadzieję, że się zapisze. Dobra, zapisało się. No i widzicie zresztą sami, że bardzo szybciutko ten zwiadowca. Tutaj Barbar nie zrobił za wiele. Maguś widzę, że też raczej za wiele nie zrobi. No dokładnie, zwykłe hity. No i tutaj widocznie Kunegunda chyba coś. Zobaczmy, no dokładnie, no zobaczcie, Kunegunda jest biła bardzo, bardzo dużo HP. No i my tutaj, ona bije różdżką, ale to oczywiście niech was nie zmyli, bo jednak no jest to zręczność, nie? Sami tutaj widzimy, więc jest to po prostu zwiadowca, zresztą nawet robi uniki. Dobra, mamy jakieś rękawice na zręczność, czy one się przydadzą? Plus 4, no bardzo się nie przydadzą. No widzimy, że tutaj nasi pachołkowie, czy tam nasze pachołki mają wszystko aktualne, no bo te itemki im dają tam góra po 5, więc no też można powiedzieć, że są dość mocni. Dobra, lecimy dalej. Ile nam tu? Mamy już prawie pół levela. No tornadem na pewno dobijemy ten 423, więc to nie ma w ogóle o czym mówić. No ale zobaczmy, czy jeszcze ten pudel miniatura jest tutaj do ubicia, czy jednak już na nim się zatrzymamy. Tam nam coś w ogóle zacięło delikatnie, ale mniejsza z tym, okej. No i tutaj mu schodzimy, no tak widzę, że mniej więcej do połowy, także to chyba wcale nie będzie takie proste, żeby go pokonać. No i czy my chcemy tu klikać? No powiedzmy, że te 30 grzybków na niego wyrzucimy. Może zrobimy tak, dobijemy sobie w ogóle 423 level z Tornada i jak wbijemy jeszcze ten kolejny level, to pójdziemy na tego Hadesa, może wydamy powiedzmy tam, nie wiem, z 200 grzybków czy coś takiego, no bo wtedy będziemy, dobra, 1, 2, koniec, 2800 i wtedy będziemy już mieli taką, można powiedzieć, pewność, chociaż widzimy, że tu tych itemów sporo, sporo mamy, tu sobie powrzucamy w ogóle do tej skrzyneczki, nazwijmy to, te po 2,5 to sobie posprzedajemy, jak już będzie taka konieczność, tu jeszcze mamy w ogóle coś do wiedzy. To możemy zrobić cyk, cyk, cyk. Broń możemy zrobić na to miejsce. Tu cała reszta chyba jest za 2,5. Dokładnie, to te za 2,5 ewentualnie sprzedamy. Dobra, czyli w sumie może jeszcze ten bazyliszka by padł. Może tutaj jeszcze w tym hemoridorze bym coś zrobił i tak dalej, ale już będą się pokazywać odcinki z wojownika, myślę, że regularnie, no bo już tutaj nie będziemy zapisywać tych lochów, nie będziemy nic zupełnie robić, będziemy po prostu sobie cisnąć na golda i będziemy co jakiś czas wrzucać jakiś test lochów, sprawdzać
sprawdzać co i jak. No dzisiaj jest chaotyczny troszkę odcinek, no bo jednak dużo, dużo faktycznie zrobimy. Dobra. No i co, lecimy tu tornado. No tornado, no sami widzicie, będzie to padać bardzo, bardzo łatwo. W tym momencie mamy 862. Actimel ma, Actimel też gra na tym serwerze, jeżeli ogląda to pozdrawiam. Ale w tym momencie Pikachu ma chyba tam 930 czy coś takiego, więc no bardzo dużo tych, czy tam nawet 940, coś takiego. Także no bardzo dużo mamy do zrobienia tutaj. Mamy nietoperza, nietoperze pamiętamy, że to są głównie bloki w tornadzie, zresztą z tego są znane. No ale mniejsza z tym. Tu mamy znowu, no kilka jest tych nietoperzy. Są takie fazy tych nietoperzy, nie? Chyba tam jakoś na około 400 są te nietoperze. Później tam jakoś chyba na 600 czy coś takiego. No i teraz widzimy, że znowu jest seria nietoperzy, które wcale tak łatwo nie padają, ale i tak jakoś sprawnie to nam idzie. No i już nie mamy miejsca w plecaku, ale zobaczcie, sporo nam broni poleciało. Też jakieś tarcze, więc to wszystko możemy bez problemu sobie oddać do wiedźmy. Możemy też tutaj, też trochę golda nam wpadnie, więc wrzucimy od razu w statystyki. No i co? No zbliżamy się powolutku do tych upragnionych 12 000. Tu jest wszystko drogie, więc może te za 2,5 to już w sumie posprzedajemy. Myślę, że nie ma totalnie co się tutaj zastanawiać, no bo i tak to eku nam się szybko zapełni. Dobra, cyk, cyk, cyk. Rozmontować już nic nie możemy dzisiaj. Lecimy dalej, no lecimy po ten 423 level i dalej myślę, że się wstrzymamy z tornadem, potem jakiś hadesik i będziemy kończyć. No jest już 25 minuta odcinka, więc bardzo, bardzo długo. Okej, nietoperzy się skończyły, więc teraz już powinno iść bardziej z górki. No zobaczcie, że paseczek nam regularnie się uzupełnia levela, także już tutaj 422 końcóweczka dosłownie. No patrzcie, jak to wszystko pada, no dosłownie za darmo. Troszkę trzeba poklikać niektórych, ale generalnie większość to są darmowe próby. Coś pięknego, no fajne uczucie. Polecam każdemu sobie zrobić taką przerwę na swojej postaci, kilka miesięcy od lochów, no i później sobie po prostu przejść, wrócić na konto, no i coś takiego porobić. O, w tym sensie, coś się dzisiaj nie mogę wysłowić, no ale mniejsza z tym. Dobra, mamy jakiś pierścionek za niecałą piątkę, mamy tu za piątkę, za dychę i tak dalej, i tak dalej, tu za dyszkę, tu za trójkę, o, to możemy w sumie sprzedać. Dobra, cyk. I co? I mamy 423 level, także dobra, my już to tornado na razie się wstrzymamy, taki jaki był plan. Oczywiście jeszcze niedługo pewnie pojawi się znowu z tego wojownika odcinek, żeby to nie było wszystko takie chaotyczne i żebyśmy na spokojnie doklikali to, co możemy doklikać. Myślę, że to już po legendarnym lochu, bo się przy okazji przebierzemy. No ale może wrócimy teraz do tego Hadesa, ile mamy grzybków? 2, 6, 3, 5, dobra, powiedzmy na razie do... A, dobra, nieważne, miałem mówić, że do 2500 on padł po dwóch próbach. No okej, okay, czyli git. Królową Matkę oglądaliśmy sobie, zobaczmy jak ten Hades tutaj. No to jest też to, że wbiliśmy tych kilka leveli, nie? Więc jakby też nam to na pewno pomogło, bo troszkę tutaj, no mocniejsi jesteśmy, nie? Trochę tam nam HP dało i tak dalej. Wiadomo, że to nie jest jakieś tam nie wiadomo jaka wartość, no ale git. Dobra, 697 milionów HP on ma. Jest zwiadowcą, bije nas też tutaj dość mocno. Zobaczcie, jak to w tym momencie wygląda. Jemu zabraliśmy dosłownie ćwiarteczkę HP, on nam zabrał pół. Tutaj jakieś musiały w ogóle, patrzcie, kosmiczne bloki z naszej strony. No on nas teraz ma praktycznie na hita. 105 milionów, okej, okay, nie na hita, bo nam, bo mu siadł jakiś słaby ten hit. 134 prawie miliony, 33 i 127, okej, okay, więc no bardzo, bardzo mocne hity na sam koniec. No i pokonany, 300 milionów ekspa zainkasowane, także wydaje mi się, że jest git. I chyba tyle, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Zobaczmy może jeszcze tego Posejdona tutaj, w sensie nie Posejdona, tylko Zeusa. Posejdona już dawno pokonaliśmy. No ale ten Zeus, no tak jak mówiłem, no to jest mag i tak dalej, więc jeszcze na nim się tutaj zatrzymamy. No i standardowo, no strefa światła zostało nam to, co zostaje praktycznie na każdej postaci oprócz Berserka, no bo wiadomo, że Berserk to tutaj tego maga szybko zmiażdży i tego zresztą też w miarę szybko, więc zostało nam to samo. No a tutaj w strefie mroku, no myślę, że jeszcze 424 byśmy wbili samym tornadem, bo jednak dużo z tego tornada jeszcze będziemy w stanie wyciągnąć i tak dalej. Powtarzam i tak dalej, sorry, w ogóle ktoś mi zwrócił na to uwagę, pamiętam, pod którymś z poprzednich odcinków i faktycznie muszę mieć w głowie, żeby tak nie mówić. No ale tak jak mówię, no nie mamy już tu za dużo miejsca, mamy też dużo itemków do wiedźmy, niedługo będzie legendarny lock, więc też należy tego miejsca troszkę zostawić. No ale na pewno na tego wojownika jeszcze wrócimy. 3 levele,
To jest bardzo dobry wynik jak na ten okres gry. Także tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Możecie też wbijać na Twitcha. Nie wiem, kiedy ten odcinek wleci. O, tu ciekawe. Nie wiem, kiedy ten odcinek wleci, ale może będziemy jakieś live'y z legendarnego lochu robić i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć!